zaprosić teraz Państwa do przedstawienia obecnych radnych powiatowych obecnej kadencji. Prezentację tą przeprowadzi Pan Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Edward Olszowy. Zapraszam Pana Olszowego serdecznie. Obecnej kadencji, w której mam zaszczyt być Przewodniczącym Rady, z ramienia SKW radnym był Pan Tomasz Szturo, Przewodniczący Komisji Statutowej. Człowiek niezwykle skrupulatny, Pan Dyrektor Szkoły nr 3 w Kobyłce, jest Przewodniczącą Komisji Edukacji, Sportu i Kultury Narodowej. Była Pani Małgosia Łoń, która no niestety z powodów niezależnych jest nieobecna tutaj. I była ona niezwykle sumienną, pracowitą, jak na prawie każdą dyrektor przystało. Samorządy w Polsce sprawdziły się. Władza była bliżej ludzi i ludzie w Ustrzykach najlepiej wiedzą, co potrzebują. Lepiej niż urzędnik z Warszawy. I oby tak dalej. Ta władza sprawiła, że te szkoły, przedszkola, te drogi, pomimo wielu, wielu trudności, pomimo braku środków, mają coraz lepszą kondycję. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie teraz zaprosić Pana Andrzeja Żelezika. Witam serdecznie. Pan Andrzej reprezentuje nam obecnie obradujących radnych Wołomina. Witam Państwa serdecznie. Również 12 listopada 2006 roku odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których wybrano 21 radnych do Rady Miejskiej, w tym 6 radnych z SKW, a to Kazimierz Ciechanowicz, pan Janusz Krawczyk, pan Marek Górski. To ja tak miałem zrobić, bo ja mam chore nogi, ale to się zdarzyło koledze. Arkadiusz Rychta, nasz kolega. Grzegorz Wajs. I ja byłem również radny Andrzej Żelezik. Radni SKW utworzyli klub radnych, do którego przystąpił po pewnym czasie kandydujący wprawdzie z innego ugrupowania pan radny, pan Andrzej Saulewicz. Zapraszam również. Wśród radnych kandydujących z innych ugrupowań była również od zawsze z nami sympatyzująca pani doktor Alina Czerska, również ją zapraszam. Bardzo dobrze układa się współpraca z organami wykonawczymi samorządu, burmistrzem, jego zastępcami oraz z kadrą urzędu, których merytoryczne uzasadnianie wnoszonych uchwał pozwalało na dokonywanie pełnej analizy problemów i podejmowanie życzliwych mieszkańcom i prawidłowych z punktu widzenia interesów gminy decyzji. W naszej Radzie, jako jednej z nielicznych w kraju, udało się zorganizować zgodną współpracę radnych wywodzących się z różnych ugrupowań politycznych i stowarzyszeń. Taka współpraca w dobrze pojętym interesie rozwoju regionu i w kierunku zapewnienia dobra ogółu mieszkańców trwała prawie całą kadencję. Wśród tych osiągnięć można by wymienić jeszcze bardzo wiele. Nie byłoby ich jednak, gdyby nie wzorowa współpraca większości członków Rady Miejskiej z wywodzącym się ze SKW burmistrzem Wołomina Jerzym Mikulskim. Szczęśliwie się stało, że pełnił on tę funkcję pod rząd 2 kadencje. Zapewniło to ciągłość decyzji, czego efekty dostrzegamy. Kompetentność, zdecydowanie i poświęcenie pracy, naprawdę tytan pracy, sprawiły, że możemy się cieszyć z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Czasem nam zarzucano zgodność poglądów Rady Miejskiej i burmistrza na sposób rozwiązywania poszczególnych problemów gminnych, ale dziś wiemy, że ta owocna współpraca była właściwa i dziś możemy być dumni z jej efektów. Dziękuję Panie Burmistrzu w imieniu własnym, radnych SKW i mam nadzieję zdecydowanej większości radnych 5. kadencji.
Gratulujemy Panu osiągnięć i dziękujemy serdecznie. Chciałbym tutaj przekazać Państwu w imieniu Wołomińskiego Towarzystwa Samorządowego. W tym roku występujemy, jak wiadomo, jako SKW 2010. Z satysfakcją podaję, że naszym kandydatem do pełnienia urzędu burmistrza w szóstej kadencji jest pan Jerzy Mikulski. Pan Jerzy Mikulski przez trzy kadencje pełnił funkcję, pełni ją do dzisiaj, burmistrza Wołomina. Pod jego kierunkiem zrealizowano wiele niezbędnych dla miasta inwestycji. Super nowoczesna oczyszczalnia ścieków, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacja wysypiska śmieci, sortownia odpadów, budowa obiektów oświatowych i sportowych, place, drogi, ścieżki rowerowe i ulice gminne, budownictwo komunalne i inne. Zna potrzeby regionu, w tym szczególnie miasta i gminy Wołomin, jak nikt inny. Stąd wynika konkretny program rozwoju miasta, strategia dla miasta. Potrafi pozyskiwać, wykorzystywać i rozliczać dofinansowanie z funduszy unijnych, co jest niesłychanie ważne. Pracowity, sumienny i kompetentny. Cieszy się uznaniem władz samorządowych w Polsce. Członek naczelnych władz Związku Miast Polskich. Żywo reaguje na potrzeby ludzi starszych, między innymi zorganizowanych w stowarzyszeniach kombatanckich i emeryckich, a także osób niepełnosprawnych. Dba o porządek i bezpieczeństwo publiczne. Wdrożony przez niego system Bezpieczne Miasto wyprowadził Wołomin na drogę miast, w których mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Zapewnia należytą oprawę organizacyjną obchodów świąt i rocznic państwowych. Kultywuje pamięć historyczną ziemi wołomińskiej. Cieszy się ogólnym szacunkiem, uznaniem i życzliwością mieszkańców. Myślę, że dla zwycięstwa jest krótką, ale myślę, że będzie merytoryczną i zgodną z zasadami i sztuki, i kultury prowadzoną kampanię. Gorąco wszystkich Państwa zachęcamy do naszego popierania. Bardzo dziękuję tutaj liderowi za prezentację tak skuteczną sztabu. Chciałem bardzo gorąco podziękować również Pani Monice, która jest osobą nową w naszym środowisku, ale wniosła wiele świeżego powiewu i mam nadzieję, że na fali tego zwycięstwo przed nami. Szanowni Państwo, bądźmy pewni sukcesu. Zachęcam do wspólnej pracy. Na zakończenie pani, my to proszę przyjęte skromnie. Dziękuję. Mam nadzieję, to wiele wyróżniało się na to, co przyjmuję. Dziękuję bardzo.